Lech Kaczyński weźmie udział w uroczystościach rocznicowych w Lesie Katyńskim. Prezydent złoży hołd Polakom zamordowanym przez NKWD. W ostatnim czasie to jest większy ciąg wydarzeń, które... To wtedy chyba w myśl... Ta widoczność jest dużo, dużo słabsza. Ja myślę, że naprawdę... Wydawało się około 30 osób. Stoczył się ze stromego stoku. Motocykliści wybierają się już na jasną mówię, górę. Już mówię, te wszystkie tkaniny oddychające, nawet chmur, widzicie państwo. Odjedzie. Który ma być piękny i świecący przynku głównego. Niestety nie ma parkingu przed... Rocznicową mszę, a tym jak NKWD wyselekcjonowało. Lech Kaczyński zajmie miejsce na trybunie honorowej, bo ponad 1000 zostało rannych. Rząd to Grand Derby Europy, drodzy państwo, czyli pojedynek... Bardzo dobrze. Na Santiago Bernabeu wygra... Mamy jasne. Przyjechaliśmy tutaj, aby wygrać... Posłuchać naszej krótkiej konwersacji, że co, że nie? Były kłopoty po prognozie. To jest właśnie to, że uświadomiliśmy sobie, że... Z pompą i udziałem rosyjskiego prezydenta ruszy. Od największych statków. Takie amerykańskie koncerny, które dostały już 56 koncesji. Rządy nie potrafiły powstrzymać budowy gazociągu północnego. Za godzinę zaczną się uroczystości rocznicowe w Lesie Katyńskim. Hołd Polakom zamordowanym przez NKWD złoży prezydent Lech Kaczyński. Janusz Kurtyka. Ze strony rosyjskiej w obchodach ma wziąć udział... Zbigniew Ziobro. Pana przewodniczącego, że zrobi porządek. Gazociąg północny to w zamierzchu palenia. Nie jest on jednak tak restrykcyjny, jak pierwotnie zakładano. Już, że będzie całkowity zakaz palenia w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych. Dnia tylko w kinach. Spacer po świeżym powietrzu, na razie rano. 8:37 na... Z takim dzieckiem i odesłała go samego. Polega na tym, że w zasadzie każdy, kto jest w stanie zagranicznych Siergiej Ławrow, oświadczył, że się kto zaczął rozpuszczać takie plotki, które przed... Natalia Sosin, bardzo dziękuję. 8:42 na... Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 3 października. Widzewa Łódź został Lee Eastman, ale reszta zespołu głosuje. Tak, drodzy państwo, tak, takie są odwieczne. Nie wszystko, ale... Dworzec główny w Krakowie. W windzie, więc trzeba wyjść do windy, żeby... Zapachy unoszą się nie tylko w windach. No, zawsze mogło być lepiej. Dworzec Biały. Gazeta wyborcza, stołeczna dzisiaj... ...niepalących, bo to ludzie, z których należy. Mi to bardzo szkodzi. A jeżeli ktoś chce... ...gdzie się rozchodził, to 14 dni później. Zdaniem rozmówców... Za pół godziny zaczną się uroczystości rocznicowe w Lesie Katyńskim i zagranicznej, ale nie można pomijać trudów. Sprzymierzeńców, zresztą nie bez ich... A teraz przenieśmy się do Krakowa, gdzie także odbędą się katyńskie uroczystości rocznicowe. Na miejscu jest reporter Polsat News Michał Stela. Dzień dobry, Michale. Powiedz, jaki jest program tych uroczystości? Odpowiedzieć na pytanie, czy zdołamy dotrzeć do społeczeństwa z prawdą o tych wydarzeniach sprzed lat, tragicznych wydarzeniach. Dla Krakowian 13 kwietnia w samo... Michał Stela, dziękuję. Michał Stela, dziękuję. I to Kraków. A my mamy informację z ostatniej chwili. Jest awaria prezydenckiego samolotu w Smoleńsku. Oczywiście najwięcej szczegółów na razie nie znamy, ale w kolejnych serwisach będziemy państwa o tej sytuacji informować. Według sondażu CBOS ponad 40%... Odbędzie się w sumie w 68 miastach. Szczególnie, że jest to bardzo fajna grupa ludzi, nawet więcej ludzi, którzy po prostu będą przechodzili. No nie widzę, żeby miała być tutaj jakaś zgoda między nami. Zdymisjonowania Mariusza Kamińskiego, szefa CBA. I o możliwości budżetowe operacji. Prawem legalności tego typu akcji. A my teraz wracamy do awarii prezydenckiego samolotu w Smoleńsku. Przypomnę, Lech Kaczyński udaje się do Katynia, by tam złożyć hołd Polakom zamordowanym przez NKWD i też w Katyniu na miejscu. Na prezydenta czeka korespondent Polsat News, Wiktor Batyr. Witaj, Wiktorze. Dzień dobry, witam państwa. Powiedz, czy wiadomo, co się dzieje? Co się stało z prezydenckim samolotem? Potworne zamieszanie z nieoficjalnych, absolutnie nieoficjalnych informacji uzyskanych przeze mnie od grupy delegacji, która miała spotykać prezydenta Kaczyńskiego na lotnisku w Smoleńsku, wynika, że samolot prezydenta rozbił się przy podchodzeniu do lądowania. Informacja najnowsza jest taka, cytuję swojego rozmówcę, jak mówię, anonimowego, że nie ma co zbierać.
Nie wiadomo, co będzie na cmentarzu w Katyniu w tej chwili. Wszyscy chodzą zdezorientowani. Nie ma żadnych informacji. Ja widziałem przed chwilą kolumnę ambasadzkich, dyplomatycznych samochodów i samochodów naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które przyjechały z Warszawy oraz Biura Ochrony Rządu. Pojechały, ruszyły na sygnale spod cmentarza w Katyniu w kierunku Smoleńska. My jedziemy tam teraz też uzyskać więcej informacji. Samolot jest rozbity, nic więcej w tej chwili na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie przekazać. Całkowita blokada informacji. Ale to powiedz jeszcze, kiedy w takim razie możemy potwierdzić te informacje? Kiedy możemy się spodziewać, że te informacje zostaną potwierdzone? Jak tylko my dojedziemy do lotniska, będziemy mogli naocznie się przekonać, co się stało. Cały czas wydzwaniamy naszych dyplomatów, usiłujemy się dowiedzieć wtedy, kiedy będzie odblokowana informacja. To jest pytanie nie do nas, tylko do przedstawicieli ambasady, kancelarii prezydenta, kiedy zechcą udzielić jakichkolwiek informacji. Na razie powtarzam, żadnych informacji nie udzielają. Do momentu, kiedy my tam nie dojedziemy, nie będziemy prawdopodobnie nic wiedzieli. Wiktor Bater, Katyń. Dziękuję Ci, Wiktorze, za te informacje. Właśnie biorąc poprawkę na to, że musiałem dobiec, przygotować sprzęt, czyli prawdopodobna, przypuszczalna godzina katastrofy samolotu ludzkiego to jest właśnie około godziny 8.40 można przyjąć. Jedno jest pewne, tylko pełne ujawnienie materiałów śledztwa może przerwać informacyjny chaos. Jarosław Olechowski, TVP Info.